Nazywam się Maciej Kołodziejczyk, jestem, pochodzę z Krakowa, jestem studentem psychologii, chociaż przez jakiś czas byłem też w zakonie misjonarzy saletynów. Moja historia nawrócenia zaczyna się tak dość ciekawie i nietypowo, bo gdzieś w wieku 16 lat, co jest takim młodym wiekiem bardzo, gdzie ja z jednej strony miałem wszystko, bo miałem super rodzinę, Miałem, byłem taki, Czułem się bardzo popularny w szkole. Pamiętam, że jak szedłem przez korytarz, to nie chciało mi się odpowiadać ludziom cześć, bo tyle osób znałem. Byłem taki otwarty, imprezy. A z drugiej strony, taka pustka. I to jest, tak z, tej, z tej perspektywy patrzę, to jest bardzo ciekawe. Bo byłem bardzo młodym człowiekiem, a czułem taką straszną pustkę wewnętrzną w życiu. Z jednej strony po prostu. Cały czas uśmiech miałem, ludzie się pytali mnie, jak to się dzieje, że ty się cały czas uśmiechasz, że jesteś taki radosny. A z drugiej strony, taka pustka mnie paliła wewnętrzna, która po prostu no, nie, dawała mi, nie dawała mi spokoju. Ja przychodziłem do domu ze szkoły i gdzieś tam płakałem wieczorami. I to był taki dość trudny okres w moim życiu, gdzie zaczęło się takie hardkorowe picie, jakieś, jakieś bójki. W domu mi się nie układało za bardzo. Eee... I... I po prostu i, i ta pustka gdzieś tam gdzieś tam bardzo mnie trawiła, nie? I, I był taki moment pamiętam w moim życiu, że ja chociaż nie chodziłem w ogóle do kościoła, bo jakby uznałem, że to mi jest niepotrzebne. Po prostu uciekałem gdzieś tam z kolegami, e, wolałem spędzać inaczej czas. E, chociaż jakby nie byłem taki wierzący za bardzo, Bogiem się w ogóle nie przejmowałem. To był taki moment w moim życiu, że ja e, tak Strasznie się źle czułem, taki pusty, to było chyba po jakiejś tam kolejnej kłótni z rodzicami, coś tam właśnie, jakaś, coś było, bójka w szkole, coś tam się upiłem i się czułem takim po prostu niedobrym człowiekiem. Mega. I mówię tak w pewnym momencie do Boga, leżąc w łóżku, Boże, nie wiem, czy Ty jesteś, ale rusz choćby palcem, taki się czułem niegodny, mówię, rusz choćby paznokciem, a wszystko mi się zmieni. Coś takiego powiedziałem. I zaraz tam na któryś dzień z kolei spotykamy takiego księdza, o którym wiem tylko, że jest taki dość niestandardowy, dziwny, bo tam jeździł na rolkach, to dla mnie to była rewelacja, że ksiądz jeździ na rolkach i miał takie długie włosy. I on nas zaprasza na rekolekcję. I my z moimi kumplami mówimy tak, jedziemy na te rekolekcje, bo będzie melanż wszechczasów. <laughs> Będą tam za 16 dni dużo picia, super. A co nam zrobi ksiądz? W ogóle ja nie byłem świadomy, że rozmawiałem z mamą, ona mi mówiła, że że tam będziemy się modlić, ja mówię: Co ty w ogóle wiesz? Jaka modlitwa. Ja w ogóle nie byłem w stanie uwierzyć, że to jest jakaś modlitwa, że tam nas nakłonią. I to, co mnie tam spotkało, to mnie zdziwiło. Bo jesteśmy jakby w Polsce, w kraju katolickim. Z jednej strony ta wiara nas otacza, ale z drugiej strony możemy być zupełnie letni. Ja taki byłem, taki zupełnie obojętny, a tam było tyle wiary, to było tak na tyle przepełnione jakimiś aktywnościami religijnymi, typu musza święta, jakieś spotkania w grupach o Piśmie Świętym, ludzie cały czas przychodzili, mówili mi o Bogu, o Jego miłości, nie? W taki, taki, taki żywy sposób, że On mnie kocha, co ja, ja wtedy ich wyśmiewałem i tego było na, dla mnie tyle, że ja przyjąłem taką mega radykalną postawę anty totalnie się zbuntowałem jakby przeciwko nim. Przeklinałem im w twarz, uciekałem z Mszy świętych. Tam nie wiem. Był taki moment już, że się spakowałem w ogóle. Tylko tam młody chłopak, nie? Spakowałem się wszystkie moje rzeczy, wziąłem tam potajemnie wyszedłem przez okno, wszedłem już do autobusu i nagle takie rozerwanie i taka mocna świadomość. Możesz to zrobić, możesz uciec, ale tam czeka na ciebie dobro. I po prostu wysiadłem z tego autobusu. Ale zaczęły być takie momenty na tych rekolekcjach, które mnie trochę łamały. Dziwiłem się, jak to jest możliwe, że ludzie, dla których byłem tak ekstremalnie po prostu niemiły, uciekałem, robiłem im problemy, cały czas przychodzą do mnie z taką życzliwością i taką szczerą miłością w oczach, to po prostu ich widziałem, nie? I był taki jeden moment, taki pierwszy punkt zapalny, gdzie taki kleryk zapytał mnie tak po prostu z troską, czy mogę ci pomóc jakoś tam. Z jednej strony to nie było nic takiego, a z drugiej strony zobaczyłem w jego oczach coś tak niezwykłego. Dla mnie to było takie coś duchowego, że po prostu totalnie mnie to rozwaliło. Nie chcę tutaj jakby przesadzać, że to był jakiś wzrok Jezusa czy coś takiego, nie? Ale to trochę tak widziałem, to było naprawdę niesamowite dla mnie, nie? Natomiast taka prosta rzecz, taka prosta miłość coś we mnie pękło. W jakiejś sytuacji było więcej. I, I tak stopniowo, jakby tam coś pękało. Więc był tak jeden szczególny moment, gdzie był taki moment na tych rekolekcjach takiej modlitwy za nas, że tam każdy mógł przyjść i poprosić w jakiejś intencji, żeby się ludzie nad nim pomodlili. I była lista, kto chciał, to szedł. I ja w ogóle miałem to gdzieś. W ogóle nie chciałem się na to zapisać, ale taka moja znajoma przyjaciółka mnie namówiła wzięła mnie na lody, i, tam, i tak mnie namawiała, żebym na to poszedł. No to się zapisałem. Siedzę sobie na schodach i pytam kogoś, jaka będzie najlepsza intencja, za którą się mogę pomodlić. I ktoś mi mówi, na początek najlepiej o doświadczenie Bożej miłości. No to ja myślę, no to dobra, może być, o Bożą miłość, okej, okay, nie mam problemu. No i dochodzi moja kolejka, idę sobie do, tam, do tego stołeczka, siadam, bez żadnych oczekiwań po prostu. Mówię tam o Bożą miłość, ludzie się ucieszyli trochę, nie? że taka fajna intencja. I zaczynają się modlić. I poczułem takie dobro niesamowite, które mnie ogarnia, jak ludzie się modlili nade mną. I w pewnym momencie ktoś powiedział takie słowa. Panie Jezu, proszę Cię dla maczka o doświadczenie Ciebie, Boga żywego, prawdziwego, nie takiego Boga z książek, ale takiego, jak jesteś naprawdę. I ja wtedy tak powiedziałem wewnętrznie, że tego chcę po prostu. I... I nastąpiło coś takiego, z jednej strony nic się nie stało, taka, nie było żadnej fizycznej zmiany we mnie, natomiast jakby zmieniło się coś takiego, że wydaje mi się, że Pan Jezus jakby wtedy przyszedł po prostu do, do mnie, jakby do mojego wnętrza i coś takiego się zmieniło, że ja przez całe życie uważałem siebie za wierzącego, ale nie widziałem Go przy mnie, obecności, Jego ze mną, we mnie. A w tym momencie jakby zobaczyłem tak bardzo mocno, że Bóg po prostu był ze mną, ten ojciec przez całe życie. Natomiast to był jakiś taki y, punkt zapalny, i tam wtedy zacząłem, wszedłem tam bardziej w tej rekolekcji, zacząłem chodzić na punkty programu. Już przestałem się tak bardzo że nadal trochę. A natomiast y, stało się dla mnie oczywiste, że jeżeli Bóg istnieje i jest, no to wypadałoby się z Nim pojednać. Poszedłem do spowiedzi tam, po ponad roku chyba tam wcześniej byłem z jakiejś tam okazji. Do spowiedzi, takie duże przeżycie. I potem była kolejna taka szczególna modlitwa, na której przyzywaliśmy obecności Ducha Świętego. Prosiliśmy, żeby Pan Bóg dał nam swojego ducha. Na tej modlitwie było coś takiego, że stwierdziłem tak. Skoro Boże jesteś, to ja jestem cały dla ciebie. Skoro w ogóle i ty istniejesz, że ja nigdy o tym nie myślałem. Ale skoro jesteś i jesteś taki, jak mówią ci ludzie, że jesteś miłością nie, nieskończoną dla mnie, to ja całe życie moje tobie poddaję. Ale czułem taką, tak się ogromnie niegodny tego, żeby Bóg do mnie przyszedł. Czułem taki grzech, że jakby czułem, że mnie oddziela od Niego. Ja biłem ludzi po twarzach, byłem takim dość kiepskim człowiekiem, takie miałem poczucie o sobie. Ale mówię Mu, Boże, jeżeli chcesz, to wejdź po prostu do mnie, do mojego serca. Jeżeli Ty tego chcesz, a Bóg... Takie miałem jakby poczucie, tak jakby w ogóle bardzo się ucieszył tą prośbą i ten mój grzech taki, który sobie wyobrażałem, że jakby jest we mnie, on tak jakby wziął, przesunął i po prostu się tak strasznie ucieszył i wszedł jakby do mnie, do mojego serca, nie? I takie kolejne mega takie wewnętrzne doświadczenie, że no po prostu dla mnie to jest realna obecność Boga, jakby to wszystkie... Rzeczy, których się nauczyłem na katechezie, na religii, nagle się w moim mózgu z, zaktualizowały. Jakby taki był, z, z, mój mózg dostał takiego upgrade'u, że to jest prawda, nie? bo zobaczyłem w praktyce po prostu obecność Boga. Po prostu taka miłość, której doświadczyłem, zmieniła mnie. Tak, z Jedną z takich zewnętrznych rzeczy było to, że strasznie dużo mi grzechu Bóg zabrał. Jakby tak od razu, nie wiem, w ogóle nic nie musiałem jakby robić, ta jego miłość mnie uzdrowiła. I dla moich kolegów było też ciężkie to, że po prostu przestałem z dnia na dzień przeklinać, nagle tak. I potem było coś takiego, że ja wróciłem do, do domu i moi najlepsi przyjaciele, z którymi ja się widziałem codziennie, trochę nam się porywały kontakty, bo ja stałem się dla nich takim, yy, takim Jezusem, nie? Takim kimś, jak, jak ci animatorzy dla, dla mnie wcześniej, nie? Ci osoby, te osoby, się nami, które się nami opiekowały. Ale od tego momentu bardzo konkretne rzeczy się zaczęły dziać takie. I wróciłem do domu. No i taka myśl, skoro nam mówią, że Bóg jest nam mszy świętej najbardziej obecny, no to zacznę chodzić nam przeświętą. świętą. Zapytałem, czy tam nie potrzebują niepełnosprawnego lektora i zacząłem chodzić codziennie nam przeświętą. I tak jakby zacząłem po prostu naturalnie. Naturalnie rosnąć, tak, w wierze po prostu. Tam zacząłem czytać tam pismo święte, codziennie nam przy świętej. Tak, bez jakiegoś taki, takiego fanatyzmu, czułem się zupełnie normalnym człowiekiem, tylko po prostu, który spotkał Boga. A to trzeba wiedzieć, że to jest, no, to jest coś takiego fundamentalnego. Zr zrozumiałem w ogóle inaczej rzeczywistość, takie najważniejsze rzeczy. Nie? I potem, w miarę jak wzrastałem przy Bogu, no to On dawał mi różne doświadczenia. Pokazywał, i to mnie jakby tak bardzo jarało i cieszyło, że to, co jest w Piśmie Świętym, to jest prawda. Tam Bóg mówi, że uzdrawia kogoś. Więc ja widzę, jak w mojej wspólnocie ktoś tam nie wiem, spadł ze schodów, miał jakieś potłuczone żebra, poprosił księdza, ktoś inny, żeby odprawił za niego mszę świętą. Ksiądz oddalono parę set kilometrów, ale odprawiam przez świętą. Ta osoba o tym nawet nie wie. I w tym momencie schodzi z niej yy, ta, ta choroba nie? Te, te żebra. nie. Ona się nie mogła ruszać. I nagle ja bo, bo wszystko, może się śmiać swobodnie. Nie wiemy, co się dzieje, dzwonimy dopiero tam, dzwonią do siebie, nie? Uzdrowione, nie? Bóg mówi, e, znaczy jakby Ewangelia mówi, Jezus wypędza złe duchy. Więc my się modlimy w mojej wspólnocie i widzimy, że pewne, że osoby, które tam mają jakąś trudną przeszłość, taką duchową, jakieś problemy takie duchowe weszły w to, zaczynają bardzo gwałtownie reagować na modlitwę. Gdzie ja jestem, na przykład, w, ogóle w drugiej części pokoju, a ktoś nie może tego wytrzymać. Była taka znajoma, która miała problemy duchowe i z którą w pewnym momencie tam mój przyjaciel pojechał do egzorcysty. I w momencie, kiedy on modlił się zupełnie w innym pokoju, na brewiarzu, odmawiając psalmy, ta osoba zareagowała, zareagowała bardzo mocno. Nie? Wypowiadając tam, głupi tam jego imię, się modli. Nie? To jest jakby. No fizycznie nierealne. Ja nie wierzę w telepatię, nie. Rozumiesz, to jest, albo można to tłumaczyć w ten sposób, albo, albo Bóg po prostu istnieje. Z jednej strony widziałem znaki Boże i że to po prostu działa w życiu, a z drugiej strony, jak czytałem Pismo Święte i czytałem różne dokumenty kościoła, ja zobaczyłem, że to ma sens. To nie jest jakieś przykazania dla przykazań, tylko że to są rzeczy, które mi pomagają w życiu, jakąś wolność wprowadzają. I jakby ten mój, też jakby to, że spotkałem Boga, sprawiło, że ja się zacząłem rozwijać osobiście. Rozumiesz, kultura inna w ogóle, myślenie do przodu, zechciałem pomagać innym ludziom. I po prostu zobaczyłem takie, takie dwie ścieżki. Tutaj się dzieją rzeczywiście rzeczy, które są w Ewangelii, a drugie, że Ewangelia jest spójna, bardzo, bardzo taka spójna. Um, I było też takie jedno doświadczenie dla mnie szczególne, takie, można powiedzieć, nie wiem, spotkanie Boga, o którym chcę mówić, bo wierzę, że każdy może go spotkać, jeżeli tylko po prostu chce, bo w moim życiu nie było nic więcej. No jeżeli po prostu chcesz, prosisz Boga i ja to widzę na dziesiątkach przykładów ludzi, z którymi ja się modliłem, z których ja spotkałem, że jeżeli chcesz, prosisz Boga, On przychodzi, tak szczerze. I był tak jeden dzień, taki szczególny w moim życiu, do którego prawie codziennie od ośmiu lat się odwołuję, bo było to tak jakby głębokie doświadczenie dla mnie Boga. Ja nie jestem w stanie jakby wam wytłumaczyć tego, jak to było. Natomiast jakby ojciec przyszedł do mnie tak głęboko w tej modlitwie, że ja po prostu to zapamiętałem, no nie wiem, czy na całe życie. Natomiast jak do tej pory, no nie wiem, miałem okazję skakać na spadochronach, nurkować, mam pełno pasji, spotykam się z ciekawymi ludźmi. Natomiast nic nie jest w stanie przebić tego, jak Bóg przychodzi do człowieka. I to, co było niesamowite, ja w ogóle nie wywoływałem tych stanów, ja po prostu się modliłem. I nagle i nagle takie doświadczenie, że Bóg totalnie mnie kocha i akceptuje. Totalnie mnie kocha i akceptuje. I stało się trochę to, i stało się trochę to, co jest napisane w Piśmie Świętym. Tak myślę, że Bóg mówi, że da, że da nam swoje serce albo przyjdziemy do Niego i będziemy w Nim mieszkać, mówi Jezus. Osobie Ojcu i Duchu Świętym, że przyjdę do człowieka. I, I to jest tak niesamowite, że, że jakby ta miłość Boga, że po prostu mnie to rozwaliło totalnie. Jakby ja się w tym momencie zakochałem w Bogu, to, że zobaczyłem, że On no, po prostu jest niesamowitą osobą i ja chcę dla Niego żyć. Takie najlepsze rzeczy w życiu, właśnie Bóg. Nie? No i tak po prostu żyłem z Bogiem, i w pewnym momencie tam przyszła okres po maturze. Czas wyboru drogi życiowej, i po prostu dla mnie takim naturalnym stanem było to, że skoro on istnieje i jakby jest najlepszą opcją w moim życiu, to chcę, chcę się mu poświęcić. Jakoś tak naturalnie sobie pomyślałem, że pójdę do zakonu, zacząłem rozmawiać z księżmi, a zacząłem patrzeć, jak, to, jak te zakony wyglądają, i zobaczyłem, że, że chcę to robić, że się do tego nadaje, tak sobie pomyślałem. I był taki właśnie okres w moim życiu, że wstąpiłem do zgromadzenia zakonnego, misjonarzy saletynów. Tutaj działają akurat przy moim bloku w Krakowie też. I wiadomo, że nie każdy wierzy w powołanie. Natomiast jako osoba wierząca wierzę, że Bóg ma na moje życie plan i bardzo mocno to po prostu czułem gdzieś w sobie. To było dla mnie takie, taki pewnik. I ta myśl, że, że mam powołanie, była bardzo mocna i towarzyszyła mi przez ponad dwa lata, gdzie byłem w tym zakonie, codziennie tam się modliliśmy, wspólnota braci, strasznie fajne osoby tam poznałem. I to nie miało znaczenia, że ja. Nie wiem, Były, bywały takie dni, że się źle tam czułem, że mi się nie chciało, że się z kimś pokłóciłem, że jakby źle się czułem we wspólnocie. To jest normalne, nie? Że też właśnie trzeba się wyrzec jakby kontaktu z kobietami, takiego intymnego, nie? To, to bo dla mnie było wszystko no, normalne i do przejścia. To było oczywiste. I Natomiast to, że miałem powołanie, sprawiało, że ja po prostu... To było moje miejsce, dobrze się tam czułem. I nagle jakby... W, Pewnego dnia przyszło coś takiego, że to może jednak nie twoje miejsce. Nie? Tak się zacząłem modlić bardzo głęboko i jakby zdaje mi się, że Pan Bóg powiedział mi tak: słuchaj, byłeś tutaj te ponad dwa lata, już byłem wtedy klerykiem, miałem sutannę. Nie? I mówi Bóg, byłeś te dwa lata, chciałem Ci to dać, żebyś tu był. Te doświadczenia dla mnie to są niesamowicie cenne doświadczenia, by na przyszłość w mojej drodze życiowej, ja chcę tam być psychologiem, trenerem, potem pomagać ludziom, to I Bóg powiedział tak. Właśnie dobrze, że byłeś tu dwa lata, ok, i teraz możesz wystąpić. Coś takiego, tak oczywiście opowiadam o tym, nie że usłyszałem głos czy coś, tylko jakby coś się działo we mnie, nie? No i potem w, w przyszła taka myśl mocna w pewnym momencie i w tym okresie zacząłem się bardzo dużo modlić, rozeznawać, codziennie się modlę, rozmawiam z kierownikiem duchowym, ze spowiednikami i przez ponad cztery miesiące nie ma ani jednej myśli, która by mi powiedziała zostań. Nagle taki po prostu jakby ktoś coś skasował z, z, z twardego dysku. No i jak już przyszedł taki pokój, ja tam mogłem zostać, bardzo dobrze się czułem, nic mnie nie wyrzuciło z tego zakonu, bo to jest świetne miejsce i powołanie jest ogromne. Ale to jakby nie jest miejsce dla ludzi, którzy nie są powołani przez Boga, nie? Tak wierzę. Odkąd zaczęło się moje życie z wiarą, jakoś tak czuję się prowadzony przez Boga. No, może nie zawsze. I to, co jest najważniejsze, to to, że każdy może powrócić do tego domu ojca, jeżeli tylko chce. I to też tak właśnie w moim życiu było. Że to ta moja wiara wygląda w taki bardzo zwykły sposób, codzienny. Że ja po prostu codziennie wybieram Boga. Chcę z Nim być, to jest nic wielkiego. Ja tu opowiadam na przykładach, bo na przykładach najkonkretniej, ale tak naprawdę chodzi o proste rzeczy w moim życiu, że ja po prostu zachciałem Boga i wróciłem do tego domu Ojca.